Edzio, twój temat to nienawidzę ludzi. Okej. Okay. Yo. Yo, 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 yo. Yo, dobra, 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 dobra. Nienawidzę ludzi i powiem wam tu jedno w klubie. Nienawidzę ludzi, czyli ciebie nawet lubię. I to jest tak, jak ja wpadam na wokalach. Do niego nawet policjant nienawiścią pała. I wiesz, że jak tu wpadam, rzucam te słowa. A przy moich wejściach możesz się tylko pałować. I kiedy wpadam, no to ciśnij. Bo ta walka to dla niego będzie jak ten akt nienawiści. Cokolwiek wpadam, ola Boga. I wiesz, że ta walka to dla ciebie się będzie trwoga. On ma tak wielki odbyt, że ludzka stonoga to jego wizyta u proktologa. Ja tu wchodzę z synkiem, obnażę ciebie tutaj jak stonoga zbiegnie. I to jest tak, kiedy wpadam, ręce w górę, ma takie orgie, że przy ludzkiej stonodze się masturbuje. Cokolwiek i kiedy wpadam, wchodzę z bitem. Nienawidzę takich ludzi jak Eripe. Zmiana. Joey, twój temat to na barykadzie. Barykada, ty, prosta sprawa. Z językiem przy mojej dupie się nie przeciwstawiaj, ty. Tak to jest, ty, to jest ta droga. Z językiem przy mojej dupie ludzka stonoga, ty. Tak to jest, ty, to jest super. Bo na freestyle'u możesz mi tylko wylizać dupę, ty. Ty mimo wszystko bez kitu, bo to są eliminacje odpierdalania faworytów. Ty, to jest opcja szczera. Kolejny faworyt odpierdalam teraz, ty. Następny po GML-a, ty. I mimo wszystko Edzia teraz tu nie ma, ty. Ty mimo wszystko proszę, stawiam tobie na tobie krzyżyk, jak na krosie. Ty, weź to rozkminiaj, dla ciebie nawet nie będzie półfinał, ty. Mimo wszystko to jest szczere, ja tutaj barykadę postawiłem, a ty nie przejedziesz. Zmiana, 2x30. Edzio. Yo, 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 yo. Dobra, 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 yo, 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 yo. Będzie półfinał, to wchodzę teraz z dobrym bitem, bo zawsze zgarniam półfinał. Filipek, i kiedy wpadam, łaku, to masz przerobane. Jesteś jak twoja koszulka, bo dałeś plamę. I to jest tak, jak wpadam, to jadę tu pewnie. To jest pierwszy MC, który jest tu niższy ode mnie. Ale tak go zjadam, kiedy tu wchodzę z konkretem, że do finału mam już rzut beretem. Ja tu gram na bity, a ty beret, łaku, masz chyba dziś zbyt zryty. On ma taką brodę, powiem wam na scenie. Jest jak kadłubek, nie wie co to golenie. Zmiana. Wo. Joey. Yo, yo. Ty sprawdź to, ja wchodzę tutaj na bit, człowieku. Ja nie golę brody, ale twoja niunia nie goli pleców. Ty, mimo wszystko bez hecy, twoja niunia za to ma obłosione plecy. Ty, tak to jest, tej typie. Sprawdź to, jadę ciebie tutaj teraz z bitem. Na spontanie, ty, wszyscy tu wiedzą, kto wypierdala teraz z klubu, kurwa, Edzio, ty. Kto wypierdala z klubu przy głupie. Nie chcę ciebie tutaj nawet żaden bufet, ty. Jak bufet to cię zjadam, bo właśnie freestyle rymy tutaj składam. Zmiana. Po ostatniej odpowiedzi, Edzio. Yo, 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 yo. Jakie plecy, wchodzę tutaj, ziomie, z propsem. Jestem jak Bobek, bo mam zawsze plecy na ośce. Ale jak ci powiem, jestem takim dobrym ziomkiem. Z ciebie, łaku, nawet Robert Burnejka ma pompę. I to jest gadka szybka, bo ten lesz tutaj wygląda jak piłka. On na siłce jest jak piłka, weź to wyknij. Jest jak piłka, bo się nie spompuje bez igły. Ja to daję wokale, jest jak piłka, bo dawno go stąd wykopałem. A co do pleców, w sumie dory teraz jest sztos. Jakie wozy, wygrałeś, łaku, o mały włos. Zmiana. I to jest w tym momencie teraz dobra rozkmina. Przegrywasz walkę i nie przycinaj. Joey, ostatnia odpowiedź. Teraz wchodzi taka rozkmina. Zostań super bohaterem, pół człowiek, pół finał. Ty, tu naprawdę może półfinał, ćwierćfinał, dalej nie zajdziesz. Ty, właśnie tutaj jadę, nie zajdziesz dalej, bo stawiam tobie barykadę. Ty mimo wszystko, a propos siłki, a propos piłki, to jesteś nikły. Nikły, ty, tu się zgadza, ja na przysiadł. A po posiłku, ziomku, to się tutaj zgadza. Ja na siłce przysiadł, tu na psiarni szpagat. Okej. Okay. Yo, i ma takie killery, że szok. Dobra. Czy uważacie, że w tej walce lepszy był Edzio? Czy może Joey? Jeszcze raz. Edzio? Czy Joey?
Co z tym zrobi jury? Raku? O. Już dobrze, dzieci, już dobrze. Już. Już dobrze. Pan Raku dobrze. Mówi. Słuchajcie, zrobimy dogrywkę. Zrobimy dogrywkę, gdyż bitwa była no wyrównana. Joły ciągnął temat, jakby Edziu wiadomo walec. Zrobimy dogrywkę bez tematu, bez bitu. I jak to tam idzie? Zmiana kolejności, 4x4 wersy, bez bitu, bez tematu. Piękna historia. Joły zaczyna. Nie, 4x4 wersy. Jesteście tu, zróbcie hałas! Ej, wchodzę na bit i weź to skojarz. Edzio jak walec, jak kładę asfalt, jak ebola. Ej. I chcę, żeby każdy to teraz wiedział. Kładę asfalt, a następnego położę Edzia. Asfalt, powiem ci jedno, bracie. Wygrasz jak Marian Wielkopolski wyda w asfalcie. Jesteś tak gruby, powiem ci na majku. Twój sekcjat wygrane, zawsze na wałku. Yo, typku, to jest pewne, że najpierw przegrasz, bo wszyscy wiedzą, że najpierw masa, potem rzeźba, ty. Yo, jestem artystą, taka rozkmina, takim artystą, że wyrzeźbiłem właśnie półfinał. Wow, wow. Jedna korekta, łaku w tych czasach. W jego przypadku najpierw masa, potem masa. I to jest tak, możesz teraz wzdychać dranią. Z tej masy nie wyrzeźbi nawet Michał Anioł. Najpierw masa, potem masa, no co ty? Cały czas łapię masę, bo muszę zjadać takie cioty. Yo. Ej, i dlatego Zedzia jest teraz tutaj pizda. Zjadam ciebie, a ty to bomba kaloryczna. O, o, o. Była o siłce, powiem ci na zajawce. Twoja dupa jak klata, każdy ją robi na ławce. Ja to daję tym bitom. Jego ulubiony przyrząd na siłce to wyciąg. Ostatnie odpowiedzi. Yo, sprawdźcie, właśnie tak się tu wkurzę. Twoją dupę na siłce, robią jak na siłce, po 12 powtórzeń. Jo. A po posiłki to jest tutaj łatwe. Ja łapię półfinał, a ty w zęby sztangę. Ostatnia odpowiedź, Edzio. A propos bomby, on jest tak głupią mędą, myślał, że Bin Laden nagrał zamach na przeciętność. Yo, 12 powtórzeń, wiesz co człowieku, w twoim przypadku robisz raczej w 12 sekund. Okej. Okay. Uff. Ostatnia walka ćwierćfinału. Czy uważacie, że w tej walce lepszy był Joły? Czy może Edzio? Jury! Ciężka decyzja przed wami. No wiesz, my jakby, ja i Bośniak, tutaj jesteśmy jedynymi rezygnentami z finałów, więc pozwolimy sobie zrobić jeszcze jedną dogrywkę tutaj. Przejebane, Edek, nie? Przejebane. Okej. Okay. Słuchajcie, dalej na bez temat. Bitu czy z bitem? Z bitem, na temat. I tyle. Dobra, 30 sekund po jednym wejściu. Każdy dostanie swój temat. Edzio, twój temat to bez precedensu. Wow, 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 wow. Raz, raz, raz,
raz. O, patrzcie na to, yo, yo, druga dogrywka, tak? Yo, 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 bez precedensu. Ja mam tu niezły ubaw, bo w tym klubie będę miał większy fame niż Kuba. I kiedy wpada Edzio, rzuca takie dobre rapsy. Ty chcesz ze mną wygrać, to masz chore jazdy. Weź się teraz przyzwyczaj, on ma chore jazdy. Robert Kubica. I weź to wykorzystaj, przy mnie nawet Kuban mówi, co za freestyle. Ja cię do tego zmuszę, ja jest jak Kuban, ma nierówno pod kapeluszem. Ja tu jadę z tym czasem i wiesz, że jak Kuban mogę ruszać tu w trasę. Ruszam w trasę, jak Kuban mam tą formę. Ruszam Zmiana. W trasę, a ty zamknij mordę. Zmiana, Joey, twój temat to test mikrofonu. Yo, yo, yo. Ej, teraz ziomeczku, totalnie sprawdź to. Ty jesteś jak Kuban, ja jak Fidel Castro, ty. Ej, ty sprawdź to teraz, jadę tu ziomuś, bo robię właśnie teraz ten test mikrofonu. Ej, mimo wszystko jadę cię zjebie, bo właśnie przed chwilą przetestowałem ciebie. Przetestowałem ciebie, dalej jadąc. Przetestowałem ciebie, sorry Edzio, dzisiaj słabo. Ej, ty, taka rozkmina, naprawdę musisz odpuścić, najwyżej ćwierćfinał. Ty, pięć. Tomek, sprawdź, testuję, testuję, no sorry Max, ty. No sorry Max, ty, wyżej nie wejdziesz, bo koniec. Ja tutaj latam wysoko, jakie pane gołębie. Okej. Czy uważacie, że w tej dogrywce i tylko dogrywce lepszy był Edzio? Czy może zwycięzcą powinien być Joey? Co na to jury? A jury mówi, zróbcie wielki hałas dla Joego, bo wygrał Edzio. Edzio wygrywa tę walkę.